To już 10. edycja ogólnopolskiego badania inwestorów. Jeśli chodzi o profil inwestora, to tutaj zbyt wielkich zmian nie ma. No jest to tradycyjnie głównie mężczyzna, 9 na 10 inwestorów są mężczyźni. Tak by możemy się doszukiwać kwestii, nie wiem, bardziej ryzykownego podejścia mężczyzn generalnie, jeśli chodzi o charakter tej płci. Czyli inwestor to głównie mężczyzna, młody, do 35 lat, to tu jest zdecydowana większość, 2/3 inwestorów, to jest do 35 lat. Osoba z wyższym wykształceniem, mieszkająca w dużym mieście. Także to są kwestie, które są niezmienne praktycznie od wielu, wielu lat. Jedyną mieliśmy taką zmianę dosyć znaczącą w 2010 roku, kiedy były te mega prywatyzacje na rynku. Wtedy rzeczywiście dużo takiej świeżej, młodej głównie krwi weszło na rynek. Dużo, dużo inwestorów młodych, tam do 26, do 35 ten udział tych dwóch grup inwestorów wzrósł. Natomiast w poprzednim badaniu była taka pewna stabilizacja, a w tym roku wręcz mamy jakby do czynienia, zauważamy taki, jeśli chodzi o tendencje, pewien nawet spadek udziału tych osób młodych i najmłodszej grupy osób, tych najmniej doświadczonych, to widzimy właśnie ich spadek, ich odsetka. Nie mówię tutaj o liczbach, natomiast jeśli chodzi o odsetek w całej grupie inwestorów, ich udział spadł. Nadal akcje z głównego rynku, jeśli chodzi o tą grupę, do której kierujemy nasze zapytanie. Jeszcze tak dla przypomnienia, to my dystrybuujemy do wszystkich inwestorów poprzez różne media, poprzez domy maklerskie, które wysyłają do swoich klientów informacje, także tych odsetek, liczba tych respondentów badania jest bardzo duża, to jest ponad 6 tysięcy osób w tym roku, także to możemy jakby uogólniać wręcz na całą populację. Jeśli chodzi o udział tych instrumentów, tych kategorii aktywów, w które lokują najczęściej inwestorzy, no to są wciąż, królują, tak jak mówiłem, akcje GPW, to jest blisko 90% inwestorów deklaruje, iż w ostatnich 12 miesiącach inwestowało w akcje z głównego rynku. Natomiast jeśli chodzi o rynek Forex, to jak dobrze pamiętam liczbę, to jest około 17%. Tak tutaj widzimy to, co tam jakby tutaj ta tendencja wzrostu zainteresowania tego rynku jest. Natomiast no jeszcze daleko do tego najpopularniejszego instrumentu, czyli akcji. Jeśli chodzi o takie bieżące nastroje, no to tutaj jakby lepiej to daje te nasze cotygodniowe badanie indeksu nastrojów inwestorów. Tam co tydzień pytamy inwestorów, co oni myślą o tym następnym półroczu na rynku. W tej chwili są to nastroje bardzo optymistyczne, a wręcz dzisiaj, co jeszcze nie zostało opublikowane, są już na tyle optymistyczne, że już można się wręcz spodziewać pewnego pogorszenia takich nastrojów. Tak jak wskazujemy niejednokrotnie, te nastroje inwestorów są takim wskaźnikiem kontrariańskim, czyli jak już są takie hura optymistyczne, to należy się spodziewać korekty, tak jak w przypadku wskaźników technicznych, oscylatorów, gdzie już są wykupione, no to się zbliża korekta. Natomiast co do ogólnopolskiego badania inwestorów, pytaliśmy się o to, jak zachowałeś się podczas spadków tych sierpniowych z drugiej połowy 2011 roku. No i tutaj jakby pokazana została taka wśród inwestorów taka bardziej bierna, szczerze mówiąc, postawa. Spodziewaliśmy się większej takiej czynnego udziału w rynku. Inwestorzy, 1/3 z nich powiedziała, że w ogóle nie uczestniczyła wtedy w rynku. Czyli już jakby od tych, nie wiem, tam maja, kiedy zaczęły się te spadki, już wtedy nie uczestniczyli. A kolejna 1/3 powiedziała, że no po prostu przeczekali to i nic faktycznie wtedy nie zrobili. Jakby to tutaj pokazuje, że jest część inwestorów aktywnych na rynku. Są to inwestorzy to oczywiście z większym doświadczeniem, dysponujący większą portfelem o większej wartości. Natomiast co do zasady, ten przeciętny Kowalski, który inwestuje na rynku 20-30 tysięcy złotych, bo to jest taka przeciętna wartość portfela polskiego inwestora, on raczej albo nie uczestniczył wtedy w rynku, albo po prostu no, przeczekał. Przeczekał ten trend, bądź dobrał, uśrednił. Co nie jest oczywiście dobrą strategią swoje stratne pozycje. Na naszych, przynajmniej naszych konferencjach, tak jak tutaj na profesjonalnym inwestorze, na którym właśnie jesteśmy, udział kobiet rośnie z, na naszych konferencjach, także to zainteresowanie na pewno jest.
kobiety się na pewno nie boją tutaj i jakby chcą również uczestniczyć w tym rynku, to wydaje mi się, że ta przewaga 90-10 niemalże, 9-1 mężczyzn, ona jest niezagrożona w najbliższym czasie.